Jest taki nawet dowcip chirurgiczny. Przychodzi pani do chirurga i się pyta, jak chciała strzelić sobie w serce, to gdzie muszę strzelić? Dwa palce poniżej brodawki sutkowej. Następnego dnia ją przywożą do szpitala, ranna w kolano. Witam serdecznie wszystkich czytelników miesięcznika Zdrowia bez leków oraz wszystkich widzów, którzy nas oglądają. Mam dzisiaj pytanie do doktora Jaśkowskiego. Panie doktorze, jak to jest z tymi genetycznymi skłonnościami do chorób, którymi nas straszą lekarze? Czy to jest rzeczywiście tak duży czynnik chorobotwórczy, że powinniśmy bać się i stosować prewencyjne jakieś metody leczenia, przyjmować leki, które zapobiegną wystąpieniu chorób, czy to troszeczkę jest taka fałszywa flaga? To jest typowa fałszywa flaga. Po pierwsze, oszukiwanie, bo to nazwać trzeba jasno, to jest oszukiwanie ludzi możliwością genetycznego przenoszenia chorób, służy tylko i wyłącznie zamazaniu innych czynników, które działają chorobotwórczo. Proszę pamiętać, że po drugiej połowie XIX wieku powstały właściwie pierwsze, jak gdyby, stopnie mikrobiologii, Pasteur i tak dalej. Teraz wychodzi, że Pasteur fałszował całą masę swoich badań i to wydał jego kuzyn, że właściwie to wszystko, co było opowiadane, łącznie z tym rzekomym uratowaniem dziecka z Syberii z Księgnicą, to jest bajka, którą włożono, bo umożliwiała sprzedaż. No tak, ale jeżeli cała medycyna przez ponad 100 lat opierała się na mikrobiologii i coraz jasniejsze stawało się, że to nie jest wszystko, że są inne przyczyny chorób, to żeby zamazać wpływ przemysłu, a szczególnie wojska, zaczęto tworzyć nowe teorie. I jedną z takich teorii była właśnie hipoteza o genetycznym sprawcy chorób. Na czym to polega? Oni sobie wymyślili, że to nie jest wina, powiedzmy, ośrodka X czy Y, który produkuje jakieś tam związki chemiczne, które niszczą ludność, tylko że to jest twoja wina, bo twój dziadek ci dał w genach coś tam nieodpowiedniego i dlatego chorujesz. Generalnie to wykorzystało wojsko. To nie jest od dzisiaj. Już w XVIII wieku, dokonując podboju Ameryki, stosowano te słynne koce z ospą, które dziesiątkowały Indian. Zachowały się rozkazy generałów angielskich, żeby koce po chorych na ospę podawać Indianom w celu zniszczenia ich populacji, czyli wykorzystanie broni biologicznej. W Japonii powstała taka słynna jednostka 731, która modyfikowała specjalnie zarazki, żeby powodować większe zatrucie, większe skażenie ludności. Tak zupełnie na marginesie, dowódca tej jednostki, awansujący potem do pułkownika czy generała, został przyjęty w całości przez Amerykanów, pracował długi czas w przemyśle amerykańskim zbrojeniowym, a potem został chyba prezesem Czerwonego Krzyża w Japonii. Czyli, że to jest cały czas ten sam ciąg logiczny. Dlaczego to jest fikcja literacka? Ano dlatego, że my tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie znamy genomu ludzkiego. Badania, które kosztem 5 miliardów dolarów przeprowadzono w latach 90-95, odkryły tylko niecałe 5% wartości genów. Dlaczego? Bo dawniejsza teoria mówiła, że gen to jest coś tam, co ma zakodowaną informację i w zależności od tam różnych czynników to działa. A okazało się, że tak nie jest. Nasz gen dzieli się jak gdyby na 3, a może 4 części. Pierwsza część to są jak gdyby czujniki, które wyłapują to, co jest w środowisku. One coś tam robią z tym, przekazują drugiej części, która to sprawdza. Jeżeli to się zacznie tam jakoś układać, to przekazuje tą informację do trzeciej części i ta część trzecia produkuje dopiero coś, co my możemy zbadać. Czyli jak tu jest zaburzone pośrednictwo jakieś, to wychodzi zupełnie coś innego. System Mendla, że można sobie tam coś sadzić i trzymać, no niestety nie wytrzymał, że tak powiem, czasu. I w tej chwili wiadomo, że cała masa czynników
wpływa na tą część pierwszą i ta część pierwsza modyfikując dostaje dalej, dopiero przekazuje rzeczy. Tak usiłowano kilka rzeczy wyjaśnić. Na przykład robiono całą masę badań dotyczących raka piersi u kobiet, że to niby genetycznie modyfikowano. Dano nawet tej aktoreczce tam, Angelice Jolie, ileś tam milionów za to, żeby ona się sobie dała obciąć piersi. Nawet kastrację zrobiła. No w tym wieku to kastracja już nie ma znaczenia, więc a ileś tam milionów wpłynęło na jej konto. Specjaliści twierdzili, że wystąpienie pani Angelki Jolie to dało przemysłowi ponad miliard dochodu. No więc jeżeli dostali miliard, to mogli nawet te 20 milionów czy 50 milionów je odpalić, bo i tak byli na czysto. Więc to jest taka rzecz. W 1954 roku powstał specjalny Instytut Genetyki w Nowym Jorku, gdzie badano Chazarów, czyli Żydów. Chodziło o to, że tam występowała pewna choroba genetyczna i jeżeli, że tak powiem, partnerzy byli przeciwnych znaków, to mogło dojść do tej choroby. Czyli jak ujemne alele były w jednym i w drugim przypadku, to występowała ta choroba. No, żeby tego zapobiec, żeby nie ten, to sprawdzano, czy w pokoleniu po wcześniejszym, czyli u ojców czy dziadków, nie było tego genu. Ale generalnie od samego początku, czyli od XVIII wieku, badania genetyczne służyły tylko wojsku. Wojsko wpadło na pomysł, że zniszczenie siły żywej przeciwnika jest o wiele lepszym sposobem niż bombardowanie. No bo całe dobra materialne zostają zachowane. Takim przykładem, że to wojsko zaczyna, to były właśnie badania tego rzekomego związku między rakiem a genetyczną modyfikacją genów u kobiet przy raku piersi. Badania wykazały, że 0 tam ileś procent tylko jest tych, które rzeczywiście mogą być genetycznie modyfikowane. Ale obcięto biusty całej masie kobiet i naraża się na kastrację no, dziesiątki kobiet. Bez sensu zupełnie, pod pretekstem, że no, skoro twoja matka miała, to ty też będziesz miała, to lepiej sobie obetnij. To są takie bzdury, które się wprowadza. Służy temu także ten cały przemysł rekonstrukcyjny. Mhm. Proszę zauważyć, że nigdzie się nie mówi, jak wszczepia się implanty, że za 5 lat trzeba będzie ten implant powtórzyć, bo ciężar tego biustu powoduje rozciąganie skóry. Jest taki nawet dowcip chirurgiczny. Przychodzi pani do chirurga i się pyta, jak chciała strzelić sobie w serce, to gdzie muszę strzelić? 2 palce poniżej brodawki sutkowej. Następnego dnia ją przywożą do szpitala, ranna w kolano. Więc to tak wygląda niestety. Tym młodym dziewczynom, 18-20-letnim, wcale się nie mówi, że to będzie trzeba powtarzać. Pani Julie na przykład dokładnie co 5 lat musiała mieć to rekonstrukcję tej piersi, bo jej się to wszystko zwieszało. W związku z tym ta kolejna jeszcze jak dostała te ileś tam milionów, że tak powiem, opłaty, no to czysty zysk dla niej, nie? To ona może występować w tym. Innymi słowy, dlaczego się tutaj robiło? Moje podejrzenie jest bardzo proste. Jeżeli to była 10. dywizja chyba NATO w Szczecinie i tam zaczęto z grantu NATO. Dlaczego NATO dawało grant na badania genetyczne piersi u polskich kobiet? No, związku nie ma żadnego. Ale jeżeli przypomnimy sobie, że ludność w Szczecińskim i na całym Pomorzu to jest ludność przesiedlona z Kresów, a Kresy to są generalnie Chazarzy, duża część z tych osób, a w Izraelu, jak podał minister spraw wewnętrznych, 86% to są właśnie Chazarzy z Rosji, no to od razu wiemy, dlaczego o to chodziło. Dlaczego chodziło o tworzenie broni biologicznej, która jedną populację niszczy, a drugą nie. Jak do tej pory praktycznie nie ma leczenia tych zmian genetycznych. Można zapobiec, ale jak już ta choroba się objawi. Wcześniej nie ma takiego. Nie ma prewencja, nie ma sensu. Nie ma żadnego sensu tutaj. A już zupełną głupotą jest obcinanie sobie piersi czy narządów rodnych, dlatego że my tak naprawdę nie wiemy, co będzie potem. Bo my nie mamy takich dużo przypadków, żeby zaobserwować, co się dzieje z kobietą, której w wieku lat 40 wytną wszystkie narządy rodne. Tak. Tego nie wiemy, bo to dopiero po czasie wyjdzie. Możemy za to odpowiedzieć przy badaniu takim prostym, podawaniu środków antykoncepcyjnych młodym dziewczynom.
jeżeli się podaje te środki antykoncepcyjne młodym dziewczynom i ona zaczyna, a już teraz podobno bezpłatnie chcą rozdawać 16-latkom, to po 10 latach jej hormony przestaną pracować i ona jest bezpłodna. I dopiero po pewnym czasie zobaczymy, co się z nią stało, jakie nowotwory wyrosły, jakie choroby. Ona nie może być zapłodniona, czyli rozwija przemysł zapłodnienia w próbówce, w szklance. No przepraszam bardzo, po co płacić za coś, co tak normalnie było stworzone bezpłatnie i w dodatku jeszcze zdrowo. Proszę pamiętać, że ten płód ma też swój ładunek ujemny elektryczny. Jeżeli my wyjmujemy go z tej temperatury 37 stopni tam gdzieś w brzuchu, 38 prawie, i przenosimy to nawet przez chwilę, jak przenosimy do temperatury 20 czy tam 22 stopni, to różnica temperatur powoduje zmianę ładunku. Czyli jak my to znowu wkładamy do temperatury innej, to może być zupełnie inny ładunek. A geny przenoszą informacje w ładunku. Białko to jest samochód, ale co leży na skrzyni, to dopiero nam się okazuje po czasie. Dokładnie. Czyli innymi słowy, to nie gen, tylko ładunek informacji, kod binarny zwykły. To jest zawartością, co z tego powstanie i kiedy. No ale jak my zmieniamy temperaturę, to zmieniamy ładunek, czyli zmieniamy informacje. Ale generalizując, możemy uspokoić naszych czytelników, widzów. Nie muszą się przejmować aż tak bardzo tymi obciążeniem genetycznym. Generalnie w ogóle nie mogą na to zwracać uwagi. Czyli ważniejsze jest to, jak się żyje, jakie czym się odżywia. Jakie jest środowisko. Dokładnie. Czynniki zewnętrzne, które nas otaczają, które działają życia. Nie tylko przez ten krótki okres, ale czas działania. Znaczy inaczej, nie stężenie, czyli natężenie tego pola jest ważne, ale jednocześnie czas. My możemy ten sam efekt uzyskać zarówno biorąc 100% jakiejś tam energii w krótkim czasie, ale rozkładając to na przykład na 10% przez miesiąc. Kropla drąży skałę. Oczywiście. Jeżeli będziemy przebywać w środowisku zatrutym, spożywać jedzenie zatrute, to prędzej czy później dopadnie nas choroba. Z tym, że musimy bardzo zwracać uwagę, co nazywamy zatrutym środowiskiem. Od roku mamy akcję smog. Nic takiego nie istnieje. To jest wielutna bzdura, którą się usiłuje znowu wyłudzić pieniądze od obywateli. Smog to jest definicja. Zanieczyszczenie atmosfery powyżej 130 metrów cząsteczkami poniżej 2,5 nanometra. Powstaje tylko i wyłącznie przy produkcji elektrofiltrów. Żaden kominek, żaden piec, chałupie nie ma elektrofiltrów. To chyba, każdy może sprawdzić. Panie doktorze, chyba że użytkownicy pieca palą plastikami. Nie, proszę pana, to nie jest smog, to się nazywa niska emisja. Aha. A niska emisja ma cząsteczki powyżej 10 nanometrów. Czyli coś, co nie wchodzi do płuc. Czyli nie przyswajamy tego. Oczywiście nie. Możemy to czuć jako zapach, możemy to mieć brudne na koszuli, ale to do płuc nie wchodzi, bo jest za duże. Nie przechodzi bariery. Absolutnie, nie wchodzi do środka, bo proszę zauważyć, jak nasze nozdrza są zbudowane. Najpierw idzie do góry, potem tu są konchy, musi się zagiąć, czyli tutaj się lepi do tego śluzu, potem dopiero przechodzi dalej, czyli zmienia zupełnie kąt. I potem dalej jeszcze kąt zmienia, jak przechodzi tutaj. Czyli wysmarkamy to. Tak? Wysmarkamy to i nic więcej. Najpierw no to wydłubiemy sobie dziurę, jak będziemy za często smarkać. Kolejna dobra wiadomość. Ale nic nie będzie. Smog my mieliśmy, ale w latach 60. i 70., kiedy mieliśmy przemysł. Była nawet taka lista 80 największych trucicieli w Polsce, którą ministerstwo opracowało. I zaraz jak zaczęło sprzedawać te zakłady, lista zginęła. Innymi słowy, jeżeli teraz jest smog, to jest produkowany czy wytwarzany przez te cudzoziemskie zakłady. To dlaczego minister ochrony środowiska nie zmusza ich do obniżenia emisji szkodliwych czynników? No, obniża się emisję, ale CO2. Nie. Obniża, to też nie tak bardzo, ale chodzi o co? Likwiduje tak zwane prywatne ogniska, czyli piece. Ale jakie? Bo minister chce dofinansować to kwotą 108 miliardów w ciągu ostatnich, tam nie wiem, najbliższych 5 lat chyba. Zamiana na piece gazowe. Tak. Tylko proszę to wziąć znowuż pod uwagę. Jak minister może dofinansować to kwotą 100 miliardów, kiedy on nie ma ani grosza? Przecież on żyje z naszych pieniędzy. No sami sobie zmienimy. No to znaczy, że on chce nas opodatkować, tak średnio liczyliśmy, co najmniej kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Czyli tyle nam musi skraść, żeby zrobić piece. Nie chodzi o piece. Przemysł ten wykupiony, Lewandowski to sprzedawał na gminie, to kto wykupił?
Obcy kapitał. Wszystkie głównie Niemcy wykupili. Cementownie i elektrociepłownie Niemcy. Czyli to jest podporządkowanie, bo w naszym klimacie musi pan mieć ogrzewanie, danie nowego klienta tamtym zakładom. Największym trucicielem dwutlenkiem węgla na terenie Europy są Niemcy. Największa produkcja dwutlenku węgla. To dlaczego my mamy likwidować, jak oni nie likwidują? Ma pan odpowiedź na swoje pytanie. Chodzi po prostu o to, że pod pretekstem smogu, a oczywiście włączyła się w to cała masa eunuchów intelektualnych w medycyny, że tyle i tyle tysięcy ludzi umiera z powodu zatrucia rzekomego. No to proszę mi pokazać te statystyki wstecz. No bo jeżeli umiera, to nie mogło być tak, że dzisiaj umiera, tylko wczoraj też musieli umierać, nie? No bo smog jest cały czas. Oczywiście. Przedwczoraj też musieli umierać. No to wszystkie statystyki od lat 70. powinny to wykazywać, a nie wykazują. To skąd oni nagle tą wartość 50 tysięcy wzięli? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to zazwyczaj chodzi, i to wiadomo, chodzi o co. Tylko o skubanie, a generalnie chodzi o to, że już podatek wynosi 80% nałożony na nas. To jak nas jeszcze można okraść? Pod pretekstem medycyny. Jeżeli pan premier Morawiecki, a musimy wierzyć panu premierowi, mówi, że jesteśmy własnością City, no to City ciągnie z nas, ile się da. No ma takie prawo. No, no dokładnie. Zresztą pan minister Sienkiewicz powiedział, że jesteśmy państwem pozornym. To nie ja. Tak samo jak chciałbym zaznaczyć, w tym artykule, który państwo poruszyliście w gazecie, te trole z wirtualnej. Tak, tak. Jakieś teorie mi przypisują, na przykład, że średnio ludzie po chemioterapii żyją 3,5 roku, a bez chemioterapii 13,5 roku. Absolutnie to nie jest moja teoria. To są dane jak najbardziej naukowe, z jak najbardziej prestiżowych instytutów amerykańskich i angielskich. Czyli od razu widać, jakim eunuchem intelektualnym jest redaktor, który to napisał, bo mu się nie chciało sprawdzić, kto jest twórcą tych danych. Od razu macie państwo odpowiedź. I tu gratuluję, bo to znaczy, że praca, którą wykonujecie, kogoś bardzo mocno drażni. No na to wygląda, na to wygląda. Że już taki atak był przy jakby bezpośredni. To jest już bezpośredni atak, ale to świadczy o tym, że powinniście to waszą pracę zwiększyć. Powinniśmy się cieszyć, że idziemy dobrą drogą. Też, ale zwiększyć jeszcze bardziej. Wspólną pracę, no bo pan doktor jest permanentną częścią naszej. Ale mówię, to jest, to o to chodzi. Bo jeżeli w pierwszym etapie, jak to tam ktoś powiedział, to się nie zauważa. Później się. A potem się zaczyna właśnie wyśmiewać i niszczy. I stąd właśnie ta szarlataneria. Tak, tak. Tylko, tak. Że to te metody, które my podajemy, leczą ludzi, a tamte tylko skubią ludzi. No i tym nieoptymistycznym akcentem kończymy spotkanie z panem doktorem. Dziękuję.